bardzo dziękuję naszym fundatorom, panu Jarosławu Popielku, że zostawił ten projekt i też Walteru Jeklinu, który dzwonił do mnie, kiedy był na Chorwacji, że przyjedziemy tu zapracować i zrobimy jeden dobry projekt. Cieszę się, że młodzi polscy zawodnicy, w większości reprezentanci naszego kraju w juniorach starszych, w juniorach zdobyli ten awans. I to jest kierunek wyznaczony dla pozostałych klubów. Spełnienie marzeń, 2 lata ciężkiej pracy, tyle treningów, nerwów, stresów i nareszcie upragniona ekstraklasa. Nie wiem co powiedzieć, to jestem taki podekscytowany. Tego nie mogę powiedzieć. Wspaniale, wspaniałe uczucie, naprawdę coś pięknego. To trzeba przeżyć, żeby wiedzieć, jak jest. Przede wszystkim Warto stawiać sobie cele i je realizować. I z tego się chyba najbardziej cieszę, że założony gdzieś tam daleko, daleko w Słowenii cel został osiągnięty. I to naprawdę, Panie Boże, dziękuję. Młody mi zawodnicy, wszystkie ma, od pierwszego do ostatniego. Bardzo dziękuję za ciężką pracę i nie było łatwo. Z mną pracować. Myślę, że 2011 szykowali awans na 2011 rok przy stuleciu, ale że świetny trener, świetni zawodnicy, świetnie organizacyjnie ustali to, no to sukces przyszedł wcześniej. My przyjechaliśmy tutaj z bojowym nastawieniem, wiedzieliśmy, że piąty mecz będzie jeszcze trudniejszy niż ten. Pokazaliśmy charakter, Leszek jako kapitan poprowadził nas. Wszyscy zagraliśmy, byliśmy jednością. Tak powinna funkcjonować drużyna. Nie chcieliśmy grać w piątego meczu, bo w piątym meczu jest bardzo duża presja i tu moglibyśmy polec, ale trenerzy nas doskonale przygotowali do tego, żebyśmy dziś wygrali. Jesteśmy po prostu silni już dziś mentalnie do takich pojedynków i to przełożyło się na nasze zwycięstwo. Naprawdę dojrzałą koszykówkę przez 40 minut skoncentrowani. To był naprawdę wysoki poziom i podejrzewam, że kibice na pewno są zadowoleni z tych meczów.